Witam. W tym nagraniu poruszę bardzo ważny temat. Istnieje niestety dość powszechne przekonanie, że aby móc docenić szczęście, najpierw musimy doświadczyć smutku i cierpienia. Od najmłodszych lat możemy usłyszeć, że aby coś docenić, najpierw trzeba to albo stracić, albo doświadczyć czegoś przeciwnego. I choć to złe przekonanie uchodzi za prawdę, nie jest nią. Tak nam jedynie wmawiano. Zwróćcie uwagę, że bez przerwy powtarza się nam, że choroba pozwala docenić wartość zdrowia, doświadczenie biedy – wartość bogactwa, a samotność – wartość pięknej relacji. Równie często możemy usłyszeć też słowa, że cierpienie jest cnotą, a ubóstwo uszlachetnia. Nie ma jednak żadnego, nawet najmniejszego powodu, aby doświadczać tego, co bolesne, negatywne, by móc doświadczyć tego, co piękne, dobre i pozytywne. Podam Wam niesamowicie prosty przykład. Zwróćcie uwagę na to, że nikt, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, nie przekonuje nas już do tego, aby poparzyć się ogniem, by móc zrozumieć, czym jest poparzenie i dlaczego warto go unikać. Tak samo jak nikt nas nie podtapia, aby przestrzec nas przed utonięciem. Nie wszyscy, będąc dziećmi, się poparzyliśmy, ale wszyscy mamy świadomość, że ogień parzy i nie należy wkładać dłoni do ognia. Nikt też nie wmawia nam, że musimy doświadczyć wszystkich przykrych, fizycznych, bolesnych doświadczeń, takich jak poparzenie, abyśmy docenili to, że nigdy nie poparzył nas ogień. I tak samo nie ma potrzeby, abyśmy doświadczali biedy, aby móc cieszyć się bogactwem, czy choroby, aby cieszyć się zdrowiem. Nie ma też potrzeby, abyśmy wcześniej doświadczyli pełnej negatywnych uczuć relacji, aby w pełni cieszyć się później z pięknego związku. Wmawianie nam, że najpierw musimy cierpieć, jest pozbawione sensu. Nikt nie robi tego, jeśli chodzi o naszą cielesność, o fizyczność, ale jeżeli chodzi już o emocje, większość ludzi nam wmawia, że najpierw musimy doświadczyć wszystkiego, co najgorsze, żebyśmy mogli docenić to, co dobre. Więc jest tak, że wiele osób wierzy, że najpierw trzeba upaść boleśnie, aby się podnieść, a wszystkie ciężkie doświadczenia są potrzebne. Nie są. Jeśli można ich uniknąć, a dzięki świadomej pracy z energią można, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji teraz jesteście, to jest najlepszy czas, aby zacząć ją zmieniać. Zacząć pracować nad kontrolą myśli, zmianą pokarmu mentalnego. Pomyślcie o tym, że każdy kochający rodzic robi wszystko, aby jego dziecko miało jak najlepiej. Nikt, kto doświadczył biedy w dzieciństwie, nie chce, aby jego dzieci miały podobny los. Nie chce, by czegokolwiek im brakowało, a pracuje nad tym, aby zapewnić im jak najlepsze warunki. Już samo to pięknie i jasno pokazuje nam, że doświadczenie różnego rodzaju trudności czy cierpienia nie jest nam potrzebne i nie jest dobre. Ponieważ gdyby było inaczej, nie chcielibyśmy oszczędzić takich sytuacji swoim dzieciom. Jak często słyszeliście słowa: co cię nie zabije, to cię wzmocni? Prawdopodobnie dość często. Podobne stwierdzenia sugerują nam, że trudne doświadczenia dodają nam siły. Sprawiają, że jesteśmy dużo silniejsi, niż bylibyśmy, gdybyśmy ich nie doświadczyli. Nie przyjdzie nam przez to do głowy, że jest inny sposób na to, aby się wzmocnić, a nawet całkowicie odmienić swój charakter. Tym sposobem jest zmiana stanu świadomości, a do niej prowadzi zmiana pokarmu mentalnego. Nie ma więc żadnego sensu czekać, aż będzie tak źle,
że będziecie na granicy wytrzymałości, aby zacząć nad tą zmianą pracować. Zacznijcie tu i teraz. Macie w sobie moc, dzięki której każda zmiana jest możliwa. Wiele osób powtarza, że wszystko jest po coś. Że coś nawet bardzo nieprzyjemnego musiało się wydarzyć, aby te osoby mogły dojść do tego miejsca, osiągnąć to, czym teraz się mogą cieszyć. Wydaje im się, że gdyby tego doświadczenia nie było, nie mogliby się znaleźć w tym miejscu. Jednak to nieprawda. Myśli i uczucia kreują rzeczywistość. Nasze przekonania i wierzenia decydują o tym, jak będzie wyglądać nasze życie. Mamy w sobie potęgę, która jest czystym dobrem i jest wszechwiedząca i wszechmogąca. Ale mamy również wolną wolę, dzięki której to od nas zależy to, w jaki sposób będziemy tworzyć swoje życie i jak będziemy z tej cudownej mocy w nas korzystać. Właśnie dzięki temu jesteśmy twórcami i możemy dokonywać wyboru. Wolna wola jest darem, bez którego nie moglibyśmy być w pełni wolni. Jednak kiedy nie wiemy, że mamy wybór, często z niego po prostu nie korzystamy. Dlatego jeśli ktoś nie zacznie pracować nad kontrolą myśli, uważnością przez większość dnia, będzie na autopilocie. A co się dzieje, gdy jesteście na autopilocie? Poddajecie się wtedy nawykowym, automatycznym myślom, które płyną z wgranych do waszej podświadomości programów. Początek tych programów najczęściej sięga wczesnych lat dzieciństwa. Dlatego nieświadomie przez całe życie odtwarzacie wasze wgrane, negatywne programy i zasilacie je poprzez nawykowe myślenie. Jeśli ktoś wierzy, że aby osiągnąć sukces, musi najpierw doznać wielu porażek, doświadczy tego. Nie oznacza to natomiast, że jest to reguła i bez doświadczenia tych porażek nie mógłby osiągnąć sukcesu. Każdy z was ma w sobie moc, z której może zacząć świadomie korzystać. Wszystko jest już w was, a wy musicie się na to jedynie otworzyć. Jeśli już to wiecie i wiecie również, jak pracować nad kontrolą myśli i emocji, jaki sens ma wtedy wybieranie trudności i ograniczeń? Czy nie lepiej od razu wybrać dobro, wolność, bogactwo, sukces, szczęście, miłość? Oczywiście, że tak. Bardzo często można również usłyszeć, że jeśli prosimy siłę wyższą, przykładowo o cierpliwość, ona nie da nam tej cierpliwości, tylko ześle na nas takie sytuacje, które sprawią, że będziemy zmuszeni tę cierpliwość wypracować. Jeśli natomiast pragniemy być współczujący, siła wyższa da nam wtedy okazję, by okazać współczucie. Z tej nauki płynie morał taki, że o cokolwiek poprosimy, dostaniemy jedynie możliwość, aby przeważnie w bólach i mękach dowieść, że na to zasługujemy. Często też możemy usłyszeć zdanie, które jest również nieprawdziwe, jak ta niby prawda, którą omówiłam. Mówi ono o tym, że jeśli kogoś spotyka jakaś tragedia, to Bóg tak chciał. Nie ma w tym ani odrobiny prawdy, ani odrobiny sensu. Jednak wiara w to sprawia, że czujemy się bezsilni, ponieważ wierzymy, że Bóg zsyła na nas cierpienie, że musimy nieść to cierpienie na swoich barkach, aby zasłużyć dopiero na to, co najlepsze w przyszłości albo już po drugiej stronie. Znany jest również słynny cytat, o którym wspomniałam już w jednym z moich filmów, a który również bardzo wyraźnie pokazuje negatywne przekonanie, które świadomie, a czasem nieświadomie wyznaje ogromna ilość ludzi. Przytoczę teraz ten cytat. Boże, proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę. I mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
Sami możecie zauważyć, że te słowa jasno sugerują nam, że są w naszym życiu rzeczy, których nie możemy zmienić, niezależnie od tego, jak tego pragniemy. I chociaż zdecydowana większość ludzi nauczyła się wierzyć w to, że tak jest, nie jest to prawdą. W swoim życiu możecie zmienić absolutnie wszystko. Nie ma limitu dla mocy kreacji. I nie musicie wcale najpierw upaść, aby to zrobić. Chociaż również i wtedy, gdy jesteście w bardzo ciężkiej sytuacji, zawsze możecie z niej wyjść, niezależnie od tego, jaka by ona nie była i czy dotyczyłaby obszarów zdrowia, bogactwa, relacji, uzależnienia. Mając wiedzę o tym, jak działają prawa umysłu, możecie sami zdecydować, w co będziecie wierzyć, jakie myśli i uczucia będziecie pielęgnować i właśnie skutków tych przekonań będziecie doświadczać. Jeśli teraz macie jakieś negatywne przekonania, oznacza to, że są one owocem negatywnych myśli i uczuć, które do tej pory podejmowaliście. Jeśli naprawdę zaczniecie pracować nad kontrolą myśli, nad zmianą pokarmu mentalnego, wasze przekonania również będą musiały ulec zmianie. Pamiętajcie, że to, w co wierzą inni, jest ich sprawą. Nie możecie na siłę namawiać nikogo do zmian, ale o sobie decydujecie już sami. Musicie tylko wiedzieć, jak możecie zmienić swoje przekonania, jak możecie zmienić stan świadomości. A o tym mówię w moich filmach i książkach. Na sekwencji zmian macie dostęp do całej potrzebnej wam wiedzy. Macie również dostęp do metod i technik mentalnych. Musicie tylko zapragnąć z nich skorzystać i to zrobić. Czy warto to zrobić? Na pewno warto, ponieważ większość z was była nauczona, że przez cierpienie wzrastacie i droga do szczęścia musi być trudna i bolesna. Teraz już wiecie, że nie jest to prawdą, że to wasze myśli i emocje kreują rzeczywistość. I jeśli zadbacie o to, czym karmicie się mentalnie, to wasza rzeczywistość może stać się piękna bez żadnych poświęceń z waszej strony. I tego z całego serca wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.